Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa po drobnej przerwie i wracam z kolejnym materiałem informacyjnym. Otóż zapowiedziane zostały kolejne nowe okręty w World of Warships. Ostatnio pojawia się tych moich filmów bardzo mało, ale to ze względu na to, że obecnie nic się wowsie nie dzieje. Od kilku tygodni mamy tego samego patcha, nic nowego nie wchodzi, w związku z czym nie ma o czym bez sensu klepać. Także jak tylko się pojawi coś naprawdę wartego uwagi, to oczywiście materiały będą się pojawiały dalej, a tymczasem mamy chwilową przerwę związaną z tym, że WG wydłużyło patch noworoczny, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy poprzez wydłużenie czasu dostępu do pudełek mikołajowych, bo może ktoś tam jeszcze się skusi i kupi. Także tak, mamy wprowadzany kolejny nowy okręt premium, tym razem jest to japoński krążownik tieru 7 Maja, to jest okręt klasy Takao, czyli mamy obecnie w grze ARP Maja i on jest na 8 tierze i to jest klon Takao, który jest klonem Atago, czyli w zasadzie mamy coś podobnego do Atago. I tutaj, mimo że klasa to jest ta sama, to już będą pewne różnice, jeżeli chodzi o gameplay i o możliwości tego okrętu. Otóż, moi drodzy, tutaj mamy... Otóż, moi drodzy, już samo warte uwagi jest to, że jest to okręt przeniesiony na tier 7, więc już muszą być pewne różnice, ale jeżeli chodzi o możliwości tego okrętu, to będziemy mieli tutaj moduł materiał eksploatacyjny, który nam skraca przeładowanie głównej artylerii, czyli booster do przeładowania artylerii, który znamy z francuskich krążowników. I co za tym idzie, będziemy mieli troszeczkę mniejszą siłę ognia, jeżeli chodzi o liczbę artylerii głównej. To są te same działa, 203 mm, o dobrej celności, wysokiej szansie na pożar, ale niestety długim przeładowaniu. W związku z czym taki materiał eksploatacyjny, myślę, że troszeczkę tutaj rozgrywkę uatrakcyjni. Dobry kamuflaż, wysoka prędkość i wysoka pula HP, no i jako taki pancerz. Ale Cytadela jest znana z tego, tak samo jak na Atago czy na Takao właśnie, że jest możliwość do trafienia z różnych dziwnych kątów. Więc tak, będziemy mieli booster do przeładowania artylerii, grupę naprawczą, samolocik, hydro lub na hydro oraz defensywny ogień przeciwlotniczy w pojedynczych slotach, także będziemy mieli i jedno i drugie, a nie inna single slot, czyli aha, dobra, wybór pomiędzy dwoma z tych na jednym slocie, ok. Czyli tak jak wam powiedziałem, mimo tego, że jest to okręt tej samej klasy, ale przeniesiony tier niżej i ma booster do przeładowania głównej artylerii, będzie miał jedną wieżę artyleryjską mniej. Także 4x2, 203 mm, to wydaje mi się, że i tak jest w miarę przyzwoicie jak na taki tier. 15,3 km zasięgu, szansa na pożar to jest aż 17%, obrażenia z apeków to będzie 4700, także wydaje mi się, że przyzwoicie. Przeładowanie 15-sekundowe, no to jest troszeczkę ból, ale niestety musimy sobie z tym poradzić, mając do dyspozycji również ten booster do przeładowania głównej artylerii. Uzbrojenie torpedowe to są 4 poczwórne wyrzutnie. Pytanie, jakie będą kąty tych wyrzutni. Jeżeli będą takie jak na Atago czy Takao, to fajnie. Jeżeli będą takie jak na drzewkowych okrętach japońskich, zwłaszcza na tierze 7, no Mioko chyba jest na 7, to już troszeczkę gorzej. Ale no, zawsze to jakiś dobry dodatek. Także ten okręt wydaje się w miarę rozsądną propozycją do zakupu. Oczywiście wiadomo, że to jest wersja mocno wczesna, więc coś tu się może jeszcze pozmieniać. Okręty nowe, premium, lotniskowce, szanowni państwo. Dawno chyba lotniskowca żadnego od czasów, nie no, czkałów był, dobra, ale amerykańskich dawno nie było. Mamy sławnego Enterprise'a i teraz dojdzie Hornet oraz Yorktown na tierze 8, ale na razie nie mamy żadnych parametrów tych okrętów, więc musimy na to poczekać. I co dalej? To w tym momencie przestaje być fajnie w tym filmie, bo wkraczamy w świat fantazji i mamy, moi drodzy, informacje o super lotniskowcach. Do tej pory mieliśmy super pancerniki, super krążowniki i super niszczyciele, no więc dlaczego nie wprowadzić by super lotniskowców, bo oczywiście każdy będzie na pewno zadowolony z takiego rozwoju gry i tego, w jakim kierunku ona idzie. Otóż ja powiem wam szczerze, coraz mniej podoba mi się to, co twórcy robią z tą grą. To nie jest gra, w którą grałem 3 lata temu, 2 lata temu. Jest coraz gorzej moim zdaniem i te wynalazki nie pomagają tej grze. Zobaczcie, że będą to okręty, które mogłyby istnieć w 1950 roku, czy istniały nawet, może nie istniały, ale projektowane były. I tak, będą miały samoloty odrzutowe. Mamy okręt brytyjski, czyli tier 11, bardzo podobny do Audaciusa i mamy
amerykański superlotniskowy jest, który się nazywa United States, czyli skrót będzie brzmiał USS United States. Oczywiście co znaczy USS chyba nie muszę tłumaczyć, także masło maślane, ale mniejsza o to. I teraz tak, co będzie tutaj miał ten okręt na pokładzie? Będzie miał samoloty odrzutowe z rakietami, z bombami i z torpedami oraz będzie miał coś takiego jak... gdzie ja to widziałem? Powiem szczerze, nie przygotowałem się do tego materiału, jeżeli chodzi o lotniskowce. O, standardowe i taktyczne będzie miał oddziały, samoloty i możemy sobie zerknąć, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Mam nadzieję, że jakość pozwoli na rozsądne obejrzenie. No dalej. Fantastycznie. O! Nie, dobra, olejmy to. Super. Ogólnie samoloty będą się rozpędzały do około 400 prawie węzłów, także myślę, że będzie dosyć uciążliwe. Nie wiem, czy jest to pokazany nalot, nie wiem, czemu nie mogę tego powiększyć, no ale mniejsza o to. W każdym razie możecie sobie to obejrzeć sami, ja wam link do tego materiału wrzucę w opisie tego stworzonego przeze mnie materiału. Tutaj chyba, no zobaczcie, samolotów tylko dwa, ale odrzutowe. I jaka prędkość, nie? Teraz wyobraźcie sobie, że coś takiego walczy z tirpicem. Bo to w końcu będzie tier tak jakby 10 i będziemy atakowani, moi drodzy, przez takie samoloty grając tierem 8. Także no, powodzenia serdecznie. Zobaczymy, na jakiej zasadzie jeszcze te samoloty będą dostępne. Spójrzcie sobie tutaj na... nie, chyba nie mogę tego pokazać. Nie wiem czemu, nie chcę się pokazać. Ale mniejsza o to, obejrzyjcie sobie to sami, ja wam wrzucę link. Także... zapraszam was do dyskusji na ten temat, co tu się tutaj w ogóle w tej grze dzieje i takie pomysły, czy wam się to widzi, czy nie. Ja powiem szczerze, że to nie jest kierunek, w którym chciałbym, żeby ta gra podążała i to coraz mniej mi się przestaje podobać od jakiegoś czasu. Ale zerknijmy sobie jeszcze szybciutko na okręty, które są obecnie balansowane. HMS Dido. Przeładowanie wzrosło z 6,5 do 8,5, także raczej dosyć spory nerf. Kanaria. Usunięto tryb Burst Fire, czyli nie będzie takiego trybu, jak mają super okręty, super krążowniki dokładnie ujmując. Sewastopol, również usunięty kolejny materiał eksploatacyjny do ładowania do silnika. No i krótka naprawka, ta szybka limitowana, zastąpiona zostanie zwykłą, także tutaj zostaje taka zmiana. Forest Sherman, generator dymu, zmniejszona ilość 3 do 2. No i tutaj na temat krążków panezetyckich to nie bardzo można się wypowiedzieć, bo jeszcze żadnym nie grałem, ale mamy tutaj przynajmniej na 10, którą będziemy oczywiście grać najwięcej, bo to 10, mamy skrócony czas działania, przepraszam, wydłużony czas przeładowania zasłony dymnej ze 100 do 110 sekund oraz mamy informację o tym, że okręt, który będzie za stal i będzie miał Sigmę chyba 1.9 albo 2.0 maksymalnie, 6 dział dostaje nerfa na przeładowanie o sekundę. Także 6 dział co 29 sekund. Mimo, że dobre kamo, to ten okręt coraz mniej mnie interesuje, powiem szczerze. I to chyba jest tyle, co chciałbym w tym materiale wam przekazać. Także podlinkuję wam tutaj, żebyście mogli sobie obejrzeć te filmy, jak te samoloty tutaj działają w rzeczywistości na większym obrazie niż to, co mam tutaj. I z mojej strony to wszystko. Zapraszam do dyskusji, do usłyszenia i na razie.